Witajcie, Ludzitka. Jesteś w domu z Kazimar. Halo. Grimli. Widzę, że sobie wybrał ludzi. Zatem może były jakaś młody tak dla odmiany. No, no właśnie nie grałem. Trzymy to już ostatnia mapeczka z rasami, dobra i zła. Także tak dla odmiany sobie wezmę krasnoludów na koniec. Czekaj, czy są to sami przeciwnicy, czy nie? Znowu coś się zmieniło. Tam gdzie były troje, teraz masz krasnoludów, a gdzie byli... Masz ten szedł, masz ludzi niż. Ciekawe. Interesujący przypadek. Let's get started. It's good work if you can get it. Nie spodziewałem się takiego obrotu sprawy. Będę miał potężnych tanków, raziczek. I jeszcze nie oddawałem questa, także po tej mapie dopiero oddam questa i zobaczymy, co nam powie nam nas na pieśń. Ty też nie oddawałeś, nie? Zapomniałem. Ale popatrz, ale zjebali to faktycznie, bo tutaj tylko drewno nie ma. A. Muszę chodzić do elfów, żeby mieć drewno. Tak daleko ludźmi muszę iść. Co? No. Mocne. Ale powiemy tyle samo. Opatrz, ty, zamiast 500 tysięcy srebra jest teraz 4300. No widzę, mniej drewno. A ludzie nie mają tutaj, to mieli obok kamienia księcego srebra, w ogóle nie mają. Ciekawe, czekam. To akurat się zmieniło. Coś zmieniałem pod koniec. Bardzo byli zainteresowani. Tu kilka jest tych. Pan do wycięcia, tylko krasnoludy nie mogą wycinać. Panda. Pandamonium. Panda złodziei. Ty będziesz tam pilnował znowu tego rogu. Ja pójdę. Jest. Wiesz. Nie chcesz sobie wziąć elfów? Jak mógł tak robić, jak zazwyczaj ja robię. No wiem, że tak się grało przewodnie w kompanii. Na razie zastanawiam się właśnie. Jaśnika byś mógł zrobić. Możesz sobie wziąć elfy i ludzi, byśmy połączonych. Jednostki leczące, lepsze. Czy jak chcesz, nie? Ja cię, miłość. To zależy od ciebie. Ja tylko robił chatę leśnika, bo ja ludźmi tam nie chodziłem. No to jest, to jest chatę leśnika. Myślę, to tylko ja brałem właśnie krasnoludów i elfów. Zbyt często. Jakoś tak wychodziło. Nie, jakoś przyzwyczajony jestem do ludzi przeważnie. Jakoś tak. Tak wyszło. Ja nie rozumiem. I tak będzie zapisane. Powiedziałeś, że będziesz się chronić. Kogo, co? Co? I don't understand. Byś potem miał możliwość, bo to można dużo nawet miejsca na robienie farmek, świnek. To mógłbyś sobie to właśnie okarnąć mi temat drewna. To wyciąć w pień. 2500. Rozumiem. Jesteś mają chłop. Z małym chłopcem. Chłopcze. You were funny. Czy coś się kończy już powolutku? Aż łebka się kręci wokół, że aż 2 miesiące zeszło na tej serii. Miesiąc, o co tu szło? No tak właśnie patrzyłem na pierwszy odcinek, który powstał z tego gry swobodnego i właśnie 2 miesiące minęły. No, dość konkretnie. To było trochę czasu. Ale no, spoko się grał, przede wszystkim na początek zawsze taka frajda w trybie gry swobodnym. Taki wiesz, zdobywanie tych wszystkich właśnie planów, nie planów. No, właśnie mi się zawsze podoba, jak mogę zdobywać więcej jednostek. Zdobywanie, no... tego poziomu, nie?
Fornitov! What's up? No, pan wie, że ludzie? Tak, są. I chyba bez zmian przeciwnicy. Może to i lepiej. Kupa majty. Off he go. Chłopcze. That's nothing. This will be a masterpiece. Off he go. Zabić 10 taranów, 10 kapłanów bitewnych. Good card. You wish? W sumie to było ostatnich baterów, to tylko w Tirganach się chodziło. Potem się tylko chodziło jeszcze w Arandul. Czy w 38 mapeczce. I tylko potem w 42 jeszcze. Dlatego no, właśnie pewnie więcej baterów nie dawali tej twórcy. No, mogli dać tysiak. No, mogli, bo byłoby, wiesz, różnicowanie byłoby lepsze. Mogłoby się fajnie pobawić. No, ci sami przeciwnicy za wcześnie. Gdyby jakikolwiek zmian. It's good work if you can get it. Right you then. Nie wykazali się kreatywności. No, byś też musiał tworzyć na przykład. No właśnie, może był mały zespół już. Kto to wie? Mi się wydaje, że nie czasu brakło. To na pewno. Ja bym nam się chciał pobawić. A trochę się zawiodłem, bo ten najnowszy Spellforce and Conquest of EO to właśnie ma być bez wersji polskiej. To będzie trzecia gra już taka. Bo też inni twórcy chyba ją robią. Oczywiście, że Polaków mają dzieć. A mogło być inaczej. No, bo to przeważnie CD Projekt polszczał różne gry. Nie CD Projekt Red, nie? Tylko CD Projekt. CD Projekt, ale nie wiem czy. Raczej Red chyba nie. Raczej nie. Teraz już nie. Odwagi. Budynek wojskowy, machiny oblężnicze. Off he go. As you wish. Yes. Is there work to be done? Let's get started. That's nothing. O, wasza muzyczka była w szepcie. Nie wiem, czy to muzyczka to samo masz, ale chyba raczej tak. Powinniśmy idzie. Raczej. Z takimi fanfarami jakby. No, taka wiesz, zwłaszcza przeważnie ta muzyczka była jak walczyła ze szkieletami. Czy no. Mapeczka przeważnie z taki właśnie szkielety, bo jest coś takiego. Więc tak, nie wiem, o czym bym myślał. Wiedziałem, że to powiesz. Chłopcze.
założyć, że tyle nie masz. Masz bujną wyobraźnię, chłopcze. You wish for Nitov. Nitov. It's time to roll up my sleeves and get to work. Abyś dał radę, to byś tutaj wyciął trochę tego drzewa, bo właśnie przeszkadza mi przy księtym srebrze. To byś tutaj, nie wiem, elfki tutaj... Zobacz, co da się zrobić. Nie wiem, będziesz budował chatę do mistrza dworalewskiego, czy nie? Może zbuduję. Może? To znaczy, może. This will be a masterpiece. Chłopcze. Is there work to be done? For Nitov. The building time to roll up my sleeves and get to work. Jest Aria. It's good work if you can get it. Aria była przy oazie, przy ludziach. Tylko trzy miejsca. No, tyle samo. Tyle samo to u mrocznych elfów było. I też na trzech robotników. Bardziej niewolników. Bard. Yes, yes. Pokaż mi go. Co to robić chyba właśnie? To drwala znowu. Ja być te, krasnoludy nie mogę tego drewna wyciąć normalnie. Po prostu złożyć na kubkę i sprzedać. Handlować. Dokładnie. Zastanawiam się, czy oni palą, skoro tej fucie jest żar. Węgiel drzewny. Węgiel z kamienia. Z kopalni. Z kamienia? You're funny. Bombard. With what key? Bombard is here. What do you want? Faster, faster. This will be a masterpiece. The building is finished. On my way. Wydawcy powoli idą. Zaczyna się być zabawnie. Nie pilnujesz środka? Nie. Nic zbawiające. No jak z tym drewnem? Nie ma robotników. O, lipka. Is there work to be done? Zbyt dużo kateru elfów, to może chcemy. Słuchaj, czy ty tak, nie wiem, z pięć, no, być pięć robotników wysłał i najlepiej chyba mistrza dworalewskiego, żeby to wyciął szybko pień. Będzie git. Co by nie było? Every little bit counts. Wolczę sobie zająć żarciem, bo bez żarcia nie rusz. Ani kamiennej taranów. A figo. Ani liczną armię. Morderca się zbliża.
It's good work if you can get it. I'm listening. The building is finished. Cześć, coś na środku jest. Mam tylko jeden obóz z nich na środku. Zobaczmy. No to nie tak źle. No dobrze. Nie ma tragedii. To byś też gildię rybacką. Będziemy jeszcze więcej żywności. Za daleko są. It's good work if you can get it. You wish? You wish? The building is finished. Yes. Ja też myślałem, żeby The Forest nagrać, no i też można byłoby tego. Valheima. Valheima, no. Valheima już nie wygląda. Zaczął mi się ścinać. Jest na coraz więcej chyba. Tak, komputer chyba jest za słaby. No. Widziałem, że do 3000 można byłoby kupić taki już miarę. To na wysokiej grafice by zagrać na niektórych komputerach. Jak byłoby złożyć samą, to byśmy właśnie dużo mniej wydać, a zrobić sobie. A ja kupowałem gotowca, ale. No wiem. Lepiej byłoby składaka, no. Pytałeś na niego trochę. No to pytałem. Chociaż ma kartę graficzną taką, że. Przydałoby się więcej wietraku może do niego. Jeszcze mam niby dużo miejsca na niego. Na najlepszą. No i tą jakąś kartą graficzną, jakąś lepszą, no i więcej terabajtów by się przydało do niego. Więcej miejsca, nie? As good as done. Dobra, już mogę mieć troszeczkę żarełka, to tylko przywołać potężną armię. Kreszno do metra gorzej, bo tylko w jednym miejscu mają chyba właśnie te srebro. Nie wiem, choć się domyślam. Kupuje mi dużo chłodników. Lecja wojny zwierzę ludzi. Zapuję twoją tą rzemieślniczkę. Mm-mm.
Every little bit counts. I'm listening. As good as done. Here. Świętem wytrwałem 6 moich robotników pomocy. Dziękuję. O, ty przeszedł. U armii. Furnitov! Co? Musiałem więcej sobie właśnie dobić miejsce na żywność, żeby mieć tylko 6 farmek. I na dole by pasowało odbudować. No tam koło elfy podobnie. Szataki się nasilają. To go. Nie bronisz ty, aha, to jest. Dobra, czyli ty bronisz środka, tak? No. Bardziej muszę bronić wszystkiego. Kurwa, ej. Opierdolę. Pasta! No. To twoja wida. Uwierzyj się, elfki. Już stoi się atak. I młodeczkaj malutkimi do góry. Walczcie! Dobra.
enemy. Tutaj ogarnę trochę tej armii, to pójdę tam pomóc ci. Nie tak źle nie idzie, bo tylko zabili jednego, no. To fajnie. Teraz będzie to bardzo. It's a trap. Madness. Są strzelcy już. Upamaj. Prawie jedno ostrze moje odginęłoby. Używali tylko dobrodziejstwa, tylko że no mało go uleczyło. Dobrodziejstwo nie jest jakieś ich siły na pewno. Ale kapłan pytam, nikt praktycznie nie używają. No, nawet spoko wyglądają, ale jakoś się... nie są mocarni, nawet po ulepszeniu. Działa właśnie, działa. Hara atakuje. Chujnia. I Hara atakuje, jest chujnia. No wiem, nie do ciebie. Nie, za chujnia. Zbiją. Kurwa, czy teraz się toczy? Łecz. O, brawo. To strzelcy fajnie poradzili. Dobra. Jednego robotnika mi dopiero zabiły. Wiele ludzi. A, tylko jeden walczy. What the fuck? Gabciu, co się stało? Odejdź. Odejdź, nie wolno ci ze mną rozmawiać. Bastard. I need more food. Thank you.
This is the end. Bye-bye. I need more food. Twoje strzelce żadą, dobra, masz cytanów, to dobrze. To będą radzić lepiej. Tak. I need more food! It's over. Jak uda mi się to zbugować, że mam większą walkę? Znaczy, tytana stała chwilę. Jak większą walkę? Bo tytani dają większą walkę. Szybkość walki i ten. Czasem to się potrafi bugować, nie? Kim się bugowały, mi zawsze atakowały pająki. Albo miałem na minusie, albo na plusie. Mi się udało, że miałem 160. To nie tak źle. Fasta. My treat. My clay nut. My precious. O kurwa. Kini? Mam 228 walki. Nie dodali. 228. Bardzo szybko. Ciężko jest tak, że napierdala, przyjmę za chwilę wrogowie. Zobaczmy. Mam 114 tylko, nie? Muszę mieć duży poziom tego wzmocnienia. Od stówę. Właśnie widziałem, że tak szczecy szybko napierdalali, to będzie ciekawe, ile dają. Okej, walczą. Chciałem właśnie. Rzutem. Dobrodziejstwa i nawet nie uleczyło tego kamiennego tarana. To właśnie to chujowo działa, nie? Bardzo chujowo, to powinno leczyć chyba kogokolwiek. No to jakby w ogóle tego używali, ale nie działałoby to. Dziwne. Teraz mi się atakuje? Tak atakuje, tak jakby mojego ataku w ogóle nie było widać. Tak mnie się nie ruszyło rączko, tak. Mnie atakuje w tej szybkości. Nie widziałem, bo robiłeś już po przeciwniku. To się zaszczyszcza dużej zadałem. To się atakuje właśnie, że tak jakbym zrobił tylko taki ruch do ataku, ale go nie wcale nie zrobiłem. Tak to wygląda. Tak bramię między resztą atakuje, że nie tak szybko, tak mieczykiem. Jak masz lekkie uzbrojenie, nie tak, oni tak szybko atakują też. To idzie na siebie kolejny atak, co zobaczymy teraz. Przedać im H, to może będą stać w miejscu. Tych, razem tych strzelców. No widzę, no tak zapierdala szybko. No.
I bardzo szybki. A heavy wyszy było. Dobra. Fajnie, no, fajnie. Zadłużyło chyba 3 albo 4 kapłanów dobrodziejstwa i uleczyło trochę tego tarana jednego. Ale to jako nie da dużo. I praktycznie bo to mana nie zabiera. Nie, no, nie traci. Znaczy, czy w ogóle używasz kapłanów? Po prostu druidki będę używał. Chyba druidki. Kapłani muszą oderwać się od walki. Właśnie. Twoje elfki zamiast wycinać tego drewna, sobie tam dalej, niedaleko farmy świnek, to potem na dół, żeby wycinać tamto drzewo. No, to jest głupie takie. To żałosne. To się jeszcze by jedna farma się nie zmieściła pewnie, ale zanim to wytnę, to trochę minie. Ready for action. Yes, sir. Mam magazyn żywności. Zbrojny jakoś powoli wraca życie strasznie. Każdy mi jednostką powoli życie wraca. Tylko właśnie... Mniejszy poziom to nie szybciej wracało, więc widocznie żywność nie daje im bardzo mało życia. Tak by to jakoś chujowo zbilansowali. Regeneracja jest tak... no trochę słaba. No. Powinno tak w miarę szybko to się regenerować, a nie jest tak... Kuchamal. Troszkę słabo, że te owce tak mało mają życia. No, mogli mieć lepiej. Albo że im tak tracią szybko. To mi też pewnie tańczy, czy są. Spodziewałem się czegoś lepszego. Mam powiedzieć tylko... You are weak! You are weak. No widzisz, nie chciałeś chodzić elfami, jak chodzisz. Musiałem już to zrobić. Yes, look out, here I come. Who summons me? Jak się kimś chodzi, to nie tylko. Who summons me? I'm listening. I'm listening. Ja kończę różnorodność. Out of my way. Też się można było wziąć 3 monumenty, jak się grało kiedyś. No. Samemu. Albo na takiej mapie zabić, żeby... Mroczne rasy i jasne były wspólne, nie? Jeden bohater by chodził 3 rasami, a drugi by chodził 3 rasami. To byłoby spoko. Widzisz. Bo znaleźć 8 graczy, tam czy tam 6, to jest ciężko. To jest ciężko grać. Da się pewnie znaleźć na forach jakichś są ludzie. No, to szkoda, że od czasu, nie? Śmieszne zasady. Śmieszne zasady. Możesz rozwinąć ten temat? Ciężko z niektórymi się gra. My tak. Przykład.
Ktoś mi płakał, że ja zrobiłem wieżyczki. Ja masz taką możliwość, to czemu byś nie miał zrobić? Ja mam sobie dolić bazę. Dzięki temu wygrałeś tą jedną partię. Dzięki wieżyczkom właśnie. No tak. Usunąłeś ten zapis akurat. No, odsunąłem to nagranie. Tam echo było twoje. Nie wyszło. Bo niewyraźnie wszystko co gadałeś. Już mówi się trudno. Innym razem. Who summons me? Lord? Yes. Let's go then. Oglądałem właśnie, jak się źle siedzi, kurwa. Zauważyłem, że tak siedzę ponad pół roku. Jak? Tak źle siedzę, właśnie przez ten pół hotel było. A zobaczcie, że zniszczyło taką poduszkę, co się do siedzenia jest. No to kurwa, masz tam ustawienie regulacji. No i to nie ma właśnie ustawienia regulacji, bo ją zepsuł. To bardzo mi przykro. No, muszę właśnie kupić nowy fotel. Fotel był kiedyś mój. Co? Fotel był kiedyś mój. O, chyba zjebał. To zniszczony. Skład. Wiele zapomniał. Dokładnie. Otóż co? Who summons me? Out of my way! No strzelc też rzuta tam po 103 nawet. Nie, już nie. Lena to kiedyś taką raz zrobiłem sobie armię. 80 lodowych czarodziejek. Ale nie jest to jakieś silne. Nie tak, jakby nie mistrze. Bo no bo one użyją tylko pojedynczym ciosem, no i zawsze atakują prawie wręcz. Ale mało many dosyć. Mało obrażeń. Many też dużo to używają, no. Tych 10. To nazywają, ale... Niestety. No przeładnie robiłem po 10 ich, bo zawsze mi Milena brakowało. Kto summons me? Kto summons me? To znali się go pasa robić. Yes? Taka jest różnica między taranem a oblężniczym wojownikiem. Jaka? Nie trzeba przetestować. Jest większy od tarana, ma większą maczugę, ma jeszcze tarczę, czyli jakiś bardzo silny. I zdanie powinno być tak, że ten oblężniczy ma tę wieżyczkę czarną na raz. Każdy budynek powinien mieć na raz w takim razie. Tylko on jest napakowany, nie? Jakąś wielką maczugę ma w jednej ręce, w drugiej ma tą wielką tarczę. Trzeba kombinować z tym, że on musi ten... Nie może zostać trafiony, to jest tą wieżę. Chodź. Nie zdaje, powinien być odporny na taką magię. Powinien być.
Tu zrobisz, jak nic nie zrobisz. Co? Dzięki zdrowiu od tytanów mam 10 tysięcy zdrowia. My god. A to normalnie 5 tysięcy, co? It's too strong. So many. 10 tysięcy. Tak mi się zbugowało na walkę 76. Muszę wyjść do tytanów, naprawić to. Nie dobrze. Więc coś mi Kit Harry zrobiło. Tytany muszę sobie naprawić. This will be a masterpiece. Ormitov. It's good work if you can get it. Ale tego drzewa nie wytnę na dzisiaj chyba. Bo tutaj... To jak masz farmę świnek moją góry, to tam obok jest tyle drewna, nie? Drzew. No co to na dół? Może jak chcesz, to możesz utknąć też. Okej. Że miesiączka zmieniła się w robotnicę. Szybko. Tylko ruszają. Zmieniają fryzurę i ciuchy. Wolność. Trochę na twarz zmieniają. Bardzo interesujące. Coś mi się zbugowało, mam walkę 76. Zobaczmy, co to naprawić. No właśnie, coś się teraz pogorszyło, nie? No to już było, w swoją stronę poszło. Nie tak jak chciałem. No tak się właśnie coś zbuguje. Kiedyś miałem właśnie, że miałem walkę bardzo słabą, a magię miałem bardzo dużą. Nie wiem, wiadomo, od czego to zależy czasami. Zbuguje się to ogólnie, nie? Mam 199, jak mi dają. Słabo. Gdyby mi posiedzieć chwilę, to może się naprawi to. Bo wezmę ze sobą mojego tytana. Będę patrzeć, co Kit Harry zrobi. Mi się wydaje, że Kit Harry coś tak robił. Znaleźć się jeszcze trzech. Miał 3 magazyny i mam obecnie... Będę miał 16 farm świnek, plus jeszcze kilka nowych. I? Mogę 60 armii tworzyć. 70. Można powoli wyruszać, bo już 50 minut do grania jest prawie. Co ty myślisz? No, spoko. Let's go then.
To tak powinno być, że nie możesz trafić swojej kloszczy. No właśnie. Oszustwo. Naprawić, zobaczymy jak to wyjdzie. Życie plus jeszcze szybkość, nie? No, zobaczymy, czy to się naprawi. Let's go then. Jeszcze mam swoją siłę. Naprawiłeś. Zupa. Tylko przez tą walkę pewnie. O co się zbudowało? Potem ci wrócić do normalności, ale to pojedę po tej mapie do tego. Powinien obejrzeć, czy miał jedną tą chatę na raz. On powinien mieć wszystko na raz, kurde. Mnie ładnie zaskoczył teraz. Powinien mieć, no. Powinien być silny właśnie. Jak mają te Mendred i Wariot mają odporną czarną magię, jakąś tam większą, to obleżniczy powinien mieć na maksa czarną obleżenie, no. Odporność. Jaki silny ze, skoro nie może na odległość kurwa nic robić. More. Nie, na chwilę te budynki mają poziom, ale właśnie my też ognia też robią naraz. Tak. Wiesz, że nie znam takiego. Miotacza ognia. Właśnie nie na tyle poziomie mają te budynki. Ja miałem na ciosy, on też miał na cios. Chodziło mi o to takie, co się tworzyły, że był jaki, to miał też na cios. A ja miałem na 3 ciosy. Dziesięć farmek świnek mam z magazyny żywności. I żywność w łodzi jakoś też szybko teraz. Zniknął taki jeden tytan.
Tu jest. Zobacz się. Tu jest szmaciarz. No dobra. Quickly now. Zobaczmy, czy ty tam będzie miał na rasę tą wielką, wielki miotacz ognia. Nie, ty to nie. Rozbało choć. I to jedna rzeczy, ale... O, z czarnej wieży traci nie aż tak dużo. Bo pamiętam, że kiedy go wysłałem. Zdążył uderzyć, ale nie zniszczył. Trzeba obczaić. Zależy, jaki poziom jeszcze na pewno. No właśnie. Do czego przetestować? To jest takie bawienie się z tym, że on gra musi uderzyć, ty dopiero go wyślesz, nie? No. To i tak, to i tak się nie sprawdza, bo zanim dobiegnie, to nie dąży czasami. Nawet trafić. Wolny jest właśnie, kurwa. Wolno atakuje, nie skończymy. Teoretycznie on się nie nadaje właśnie do niszczenia czarnych wież. No, spoko wygląda, wydaje się, że bardzo silny jest, a jednak tak nie jest. Przykre, no, ale już... Działa to, że za mało port po prostu. To w ogóle sprawdzi, jaką miałby odporność na czarną magię. Napiszę 30. I zwyczajnie. I nic z tego. Myślę, że mają zbroję się z srebrnym pulmem, z napisami właśnie, na czarną magię. Posiłki z Gondoru. Zbrojny idzie naprzeciw. Ruch Gondoru. Pora. Lanter mało trasą, mało mają pancerza, ale dziwko budynko są dobrzy. Ale nawet po jakiejś ma dwie gwiazdki w kolejnej sali. Kiedy ma nawet trzy gwiazdki. Kto? I Taran. Musieli kogoś zabić tym. No teraz ktoś kogoś powinien zabił, no. Ja ten obrazniczy miał kilka gwiazdek chyba. Chyba ma, no. 3 albo 4. Trzyma. Także ma 33, 34, 35 poziom. Wow! Mieć ich stało. Ten fotel, kurwa. Co? Was mu zamówił właśnie fotel do siedzenia. Znaczy, nie, fotel. Dosyć, czy pójdzie. No, możesz zamówić. Pobuś armię dalej, żeby każdy mógł przejść. Iść do góry, czy ja mam iść znowu? Może by trzeba się zamienić teraz, ja pójdę do góry. Dobra. Here I am.
Znowu powinien być teraz ten kowal. No jak nie dawałeś mi kłeca, to powinien być. Szczerze, nie ma drugiej skrzynki, tak to miało być dwie takie, wiesz, ciężkie uzbrojenie za tą broń. Każdy jest tu poziom i większe obrażenia by zadawał, nie? Bym sobie zabrał. No, jakiś tam ponury kosiarz, powiedzmy. Ciężka broń 20, nie? Hmm. Powiedzmy, to byłby też spoko. To adventure. Let's go. Quickly now. Now. To adventure. Let's go. To adventure. Now. Quickly now. Now. To adventure. Let's go. I'm listening. Out my way. The ancestors call us. Keep pace, everyone. Let's go. Now. Whoa. Quickly now. The now. End. Quickly now. Let's go. I will kill you. To adventure. My hammer will crush you. The ancestors call us. My axe is getting impatient. It's a trap. Eager and able. Where's the enemy? Mlniczy miał na dwa razy tę wielką wieżę, miotar ognia. Miał? Wielki miotar ognia miał teraz na dwa razy. Słaby. Jak miałem wszystko na raz, to już wyłączył. Ja się jeszcze opatał. Pustwo. To krócej przełęczy i tam powinien być Rohan jeszcze do pokonania jego boss. Mhm. Muszę dobyć voucherem. Co? I to sobie voucherem muszę dobyć. Nie minęły przypadkiem. Możliwe, że później sobie zablokuję. No nie wiem. Chciałem ostatnio jechać po jej, że czułeś się zmęczony. Tylko, że zmęczony. Let's go. Było wiele innych przypadków. Wcisnął cię stoles. Taka sprawa. No, zobaczymy, gdy skończymy robotę. Nie sam sobie pojadę. To wybrzydasz? Wybrzydasz, chłopie. Nie no, pojedziemy, bo i tak ma. Bo ktoś do zakupu. Kupi się jakieś soki, Marino. Się kończy woda. Muszę dwie zgrywki. Miał być zapasy na pół roku. Miał być. Puściłeś kolegów, jak to zrobiłeś?
z innego obozu przyszedł. Ubiję kochliki ten pomysł, czy pomogę. Czy są może to poradą? To nie powinni. Czy są idą wariusy i obrońcy? Elitarna jednostka, to są ludków. Zobaczymy jak bardzo. Ktoś bardzo dużo nie traci. Podpisał, że tak. 11 stracił. Jeden obrońca już. Zwłokała. Dajem tylko kurwa. On jest tak ma wyjebany ten złożony człowiek. Dużo luz. Idzie sobie spokojnie. Teraz się obudził. Ostatnio. Także został mi tylko ten mroczny kowal do zniszczenia i to będzie tyle, jeśli chodzi o Hazimir. Dla ten temat. Exactly. Wow. Let's go. Widzę, że idziesz. Na samym końcu jest, bo moje jednostki oczywiście nie przeszkadzają. Trzeba się ich pozbyć. O! Tam jeszcze obóz. Mogę zrobić teraz ten? Wow! Ożywieńcy! Ciała! I shall not fail. To działa. A to zabiję całą armię i zabiję sobie te zwłoki, nie? Wskrzeszenie umarłych. Tylko to jakoś, nie wiem, duży poziom tego nie ma pewnie. A moja armia działa, a twoją chyba raczej nie podziała to. Moją nie, bo to są strasznicy. Jeszcze jeden obóz jest, także ostatni. Co ja teraz wyłączył monument? Znaczy byś sobie poradził. Kupię tak. Co by sobie poradził? O no. Ale cię nie potrafią trafić. Na mnie akurat jakiś zwierzę człowiek się obrócił w moją stronę i się nagle zaczął atakować mnie magią umysłu. Jak on sobie poradzi? O, mroczny kowal. Sam sobie do niego przyjdę, zobaczę jaki jest silny. Dużo taka maczugi. Pewnie mnie zdeptał. O! Nie dalej się coś dużo. Jest jak jakiś boss. To masz ty dostań tutaj.
You are stronger, my master. Cały robię, kurwa, cyk jeszcze i mi to się dzieje. A jest to Isildur kontra Tauro, nie? Dokładnie. You die. Widzisz ten młodego, co ma w ręce? To młodego właśnie w Sinfeniksa mieć, jak właśnie u tej włóczęgi kupisz to. Tak, złoto. Prawda, powoli strasznie ty walczysz. 20% szybkości? Chyba kupowałem to młoto. On ma chyba 20% szybkości, albo 10% szybkości. This is the end. Szkoda, że taką kowalnię można właśnie sobie ten przywołać. Ciekawe. Dużo mi. Przed nami ostatnia mapeczka. Ale oczywiście trzeba zjeść quest place. Pogadać nas tą pieśnią. Także dzięki. Dzięki za gierę i widzimy się za jakiś czas. Na razie. Na razie. I na razie widzowie. I padalcu. Halo widzowie. Jestem na quest place. Udajemy się teraz do wiecznej pieśni. Odszukajmy na tej zwiastunu Hazimar. Czy co to robiłem? Mam ją chyba od razu. Aha, bo tak. Jako. Że Glimmi był gospodarzem, to miał quest, a ja nie miałem. Nieważne. Pójdziemy, bo mamy tą melodię. Melodia posłańca, czyli chodzi to oczywiście o naszego bohatera, który był swobodnego. Udajemy się od razu z tym do. Do nocnej pieśni. Bladyny. Mogę nazwać od razu Baladyna, bo był łatwiej. Be careful, friend. The melody of the messenger has been found. Good. Now we'll find out who the true author of all that is. He wakes the snake, gives the deceiver what he wants. He creates the gate to the shadow world for him, and he brings the long night. He is the choice between light and shadow. He weaves the prophecy that he fulfills himself. He is the power of the future. And yet, he is only a slave of you gods. What's up? A slave What's of whom? Up? A slave of the runes. You're the messenger. You're weaving the prophecy you will fulfill. And I sent you on the way. I'll be damned. I don't understand. Go now! Go! Beware of the deceiver, and make the right choice when the time has come. Czy musimy właśnie pieśń posłańca oddaliśmy? Tak. I mamy ukończoną wieczną pieśń. Także tutaj mamy, odszukajmy od zwiastunu Hazimar, coś tam już pokończyliśmy wszystko. Zostaje tylko zwiastun ciemności, także odszukaj kryształu cienia w Arandine, czyli w tej mapeczce. Czy tutaj jeszcze mógłbym sobie popatrzeć na pełnik dla naszego maga. Czyli jest jakiś 16. Poziom 18, 19 mam na sobie, a nie widzę, żebym mógł kupić poziom 20. I teoretycznie pełniku takiego nie ma dla maga. Poziom 19 jest. Nic, także wszystko mam prawie kupione. Jeszcze mogę zakupić co jedno zaklęcie ostatnie. Było udawanie śmierci. To wszystkie jakie mogę już zakupione mam. No i tutaj teoretycznie mógłbym jeszcze kupić śmierć na poziomie 13, ale to nie wiem, czy się opłaca w ogóle. Bo mam na samym poziomie.
Także dzięki za uwagę, widzowie, i widzimy się w ostatnim materiale. Na razie.